Okej, a więc witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ostatni film był rzucany rok temu. Zobaczcie, rok temu. Dosyć długo, ale wracam. Tak, wracam do nagrywania, jeżeli chodzi o ogólnie, może też jakieś egzaminy czy coś w tym stylu, bo tak możecie zobaczyć na kanale. Takie owe materiały się pojawiały. Przepraszam. I tutaj właśnie mamy 2 lata temu egzamin ES0-9. I do egzaminów też zaraz wrócimy, ponieważ ten film ma ukazać, jak rozwiązywać arkusze egzaminacyjne właśnie do zawodu. Tego, którego już prowadzimy w sumie z grupą od 3 lat. I ja wtedy wyszedłem z taką inicjatywą, żeby po prostu wam pokazać, też nagrać, w jaki sposób to robić. I tak sobie możecie zobaczyć na moim kanale, powstało kilka takich owych materiałów. Tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, 9 egzaminów zostało rozwiązanych. I postanowiłem, że te egzaminy, które były w tym roku oraz poprzednim, jakoś tak, nie rozwiązywałem ich z tego względu, że schematyka, czyli jakby cały sposób działania oraz schemat jest podobny, a nawet powiedziałbym ten sam co 2 lata temu. I to się nie zmieniło i ten się schemat nie zmienia. Może jakieś tam drobne skrypty, czy też paradoksalne jakieś tam małe efekty są widoczne, inne, ale ogólnie zamysł i zarys tego egzaminu jest dosłownie taki sam. Nawet z oznaczeniem innym, tak jak teraz powstał właśnie chyba INF03, czy jakoś tak. Zaraz do tego przejdziemy. No to wydaje mi się, że jest to bardzo, ale to bardzo podobne, jeżeli chodzi o stare egzaminy. I nie będziemy oglądać tych egzaminów poprzedniejszych. Też był film, jak napisać prosty formularz. Nieco inne materiały może się pojawią w przyszłości. Natomiast skupię się na tym, że jeżeli sobie obejrzycie właśnie te wszystkie te moje 9 arkuszy egzaminacyjnych, które rozwiązałem, to nie powinno być problemu, żeby zdać egzamin EE, czy to z E09, czy to INF, na minimum 90%. To już naprawdę. I wiem, że dużo osób pomogło właśnie te materiały, bo możecie sobie zauważyć, poczytać komentarze, bo tak naprawdę 90, mogę powiedzieć śmiało, 90% z naszej społeczności na Discordzie zdała egzaminy z tego względu, że po prostu się uczyła i pomagaliśmy sobie razem nawzajem. I też nie jako tu chwaląc czy nie chwaląc, ale te materiały, które też nagrałem, pomogły zrozumieć, jak na przykład rozwiązywać takie arkusze, jak programować, jeżeli chodzi o te egzaminy. Też nie jestem jakimś specjalistą, więc nie zamierzam tutaj nazywać się jakimś szkoleniowcem czy coś w tym stylu, ale fajną robotę właśnie wtedy odwaliliśmy, jeżeli chodzi o naszą społeczność, do której też zaraz przejdziemy. No i możecie sobie tutaj właśnie zerknąć. Dużo właśnie osób skorzystało na tej wiedzy. Tutaj kolejny egzamin. Tam trochę wulgarny komentarz, ale jest dobrze. I bardzo fajnie właśnie przyjęliście te wszystkie właśnie filmy, za co jestem w sumie wdzięczny w sumie, no. Tak. Moje uszy. Tam się działo też różne rzeczy. Też mieliśmy taką akcję, że nie poszliśmy spać, dopóki nie siądzie nam egzamin teoretyczny na 100%. I chyba rozwiązywaliśmy to kilka godzin i aż o północy cud miód 100%. Także zamysł ogólnie jest z tej społeczności. Tutaj macie mój kanał, na którym znajdują się właśnie te filmy. Będę to jeszcze uporządkowywał właśnie, ale jest w sumie tak. Jest uporządkowany egzamin E09 i tutaj znajduje się pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Także jeżeli ktoś chce zdać sobie egzaminy, no to wydaje mi się, że to jest po prostu must have do obejrzenia i zrozumienia właśnie schematu działania egzaminów. Przejdziemy teraz do naszej grupy na Discordzie, czyli grupy, gdzie dokładnie znajdują się wszystkie materiały również.
I najpierw zaczynamy od powitania. Z tego tutaj możecie sobie zobaczyć właśnie ile osób zdało. 63 osoby chyba nie zdały na 658. Także no skuteczne wydaje mi się tak dużo. E09. Tu komuś brakło ledwo, tu nie wiedzą, a to pewnie z tego względu, że jeszcze wyników nie poznali. Także no 2021 rok wydaje mi się. Hej. Także wydaje mi się spoko. Po właśnie dołączeniu do grupy na Discord przechodzimy do role, ponieważ tutaj jest istotne. I tak, właśnie bardzo dużo osób wybrało E09, ponieważ to jest chyba. W sensie, może dla nas najważniejszy egzamin. Matura też oczywiście. Materiały z matury też są w odpowiednich kanałach. Będą się pojawiać, będą uaktualniane, ale na ten moment. E09, E08, te dwa egzaminy to są po prostu według mnie, w których czuję się najlepiej, z tego względu, że po prostu 100% to było takie easy, nie? Także wydaje mi się, że każdy, kto chce, to może to osiągnąć. To nie jest też jakieś trudne, naprawdę. Wystarczy kilka przerobić i później się już poznaje ten schemat, że to jest bardzo łatwe. Oczywiście, jeżeli ktoś myśli w zawodzie w tym pracować, no to na pewno będzie to obszerny temat, ale jeżeli pozna te wszystkie, te początkowe i te podstawowe rzeczy, które są nie tylko na egzaminie, ale też w pracy jako w zawodzie, no to wydaje mi się, że nie będzie miał żadnych problemów. I tego się też nie zapomina tak łatwo, bo to jest fajne, jeżeli kogoś to interesuje. Ok, przejdziemy sobie do naszych egzaminów. To mamy jakieś egzaminy? Ok, mam. Mamy wszystkie egzaminy. I krótko je omówię. Zaczniemy sobie może właśnie od starszych, czyli E09, czyli te, które były moją taką historią, a które teraz już są wyparte, ponieważ wyszły te INF03, czyli ta nowa generacja może dla młodych, chociaż też jestem młody. Ok, nieważne, tak czy siak. Zaczynamy. Czyli co? Podstawą właśnie na egzaminach E09 czy INF03, ja no to nazywam E09, ponieważ tak mi jest wygodniej, wybaczcie. Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto egzamin bez hasła. Tutaj mamy bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum zip o nazwie plik bla bla zabezpieczone hasłem. To myślę, że to jest bardzo łatwe, więc nie trzeba tego tłumaczyć. Jeżeli chodzi o bazy danych, na każdym egzaminie praktycznym pojawia się baza danych i tam są bardzo różne struktury. Czy to wykonać cztery różne kwerendy, czy do tego tam jakąś stworzyć tabelkę, czy kolumnę, czy cokolwiek, jakieś wprowadzić dane, ale żeby po prostu mieć te kwerendy, no to wydaje mi się, że każdy to będzie wiedział, jeżeli po prostu sobie te materiały obejrzy. I co tutaj mamy? Utwórz bazę danych, no to właśnie trzeba, to jest podstawa do bazy danych, do bazy podróży, zaimportuj plik podróże. Wykonaj rzut, no to to cała ta składnia jest dokładnie taka sama. No i mamy zapytanie pierwsze, zapytanie drugie, zapytanie trzecie, zapytanie czwarte. I te wszystkie zapytania nie różnią się od siebie jakoś mega inaczej, nie są jakieś trudne. Wystarczy, że właśnie tak jak na przykład te egzaminy 9, które wam pokazałem, wystarczy, że przerobicie wszystkie i tak czy siak 100% z tego będziecie musieli wiedzieć to zrobić, bo już będziecie kojarzyć tą składnię, więc to nie jest jakieś trudne. Witryna internetowa, no oczywista sprawa, nie? Zawsze też znajduje się jakoś jeżeli chodzi o obrazki jakieś formaty. Trzeba na przykład uciąć trochę obrazek, trzeba na przykład trochę go rozszerzyć, skalowanie, czy nie wiem, jakaś edycja na przykład w Photoshopie. Czy też zmiana na przykład pliku rozszerzenia z JPG na PNG. Czy to jakaś konwersja? No różne cuda się dzieją, ale to też nie jest jakieś mega trudne. Jeżeli chodzi o cechy witryny, składa się ze strony o nazwę, czyli tej głównej, zastosowany właściwy tryb, to też macie tytuł widoczny na karcie przeglądarki, arkusz stylów, czyli podłączony CSS i w ogóle. No i ta cała zawartość, tu jest może troszkę więcej kodowania w HTML-u. Jest taka dokładnie sama jak na innych. Nie różni się. Na każdym egzaminie praktycznym macie już teraz, wiecie, bazy danych i obliczając, o nie obliczając, czy też przemyślając, cztery różne zapytania, kwerendy. I do tego
Na pewno HTML, więc to już wiecie. A jeżeli mamy bazę danych HTML-a, no to musimy mieć CSS-a. Więc przechodzimy do CSS-a. I CSS-ie macie też trochę zabawy. Ale to też nie jest jakaś składnia trudna, bo na przykład dla banera i stopki kolor, no to background color czy coś w tym stylu i no wiecie, musicie przerobić kilka egzaminów. Ja, bo ten materiał polega na tym, że chcę wam przekazać taką wiedzę, że bo nie miałem czasu, żeby nagrywać te poprzednie egzaminy, więc ich nie nagrywałem, ale chcę wam pokazać właśnie taką takie podobieństwo, jeżeli chodzi o te egzaminy do poprzedniejszych, że też nie ma sensu czasami egzaminów robić ciągle tych samych, w sensie, żeby nagrywać, o to mi chodzi, że jako z mojej strony, bo ponieważ no, zajmuje to trochę czasu, bo 40 minut myślę, że trzeba, może teraz byłoby to szybciej do 30 minut, chociaż wątpię, chyba jeden udało mi się tak 30 coś minut zrobić. Ale no jednak to kosztuje czasu, a składnia i to wszystko jest to samo. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, żeby jakieś arkusze rozwiązać, no to możemy zrobić coś w tym stylu, że umawiamy się na jeden dzień, podsyłacie mi po prostu arkusze i rozwiązujemy na przykład w sobotę, czy tam w niedzielę, czy w piątek. No to już zależy, jak się po prostu mówimy. I na przykład rozwiązujemy przez 5 godzin. I wtedy robimy na przykład tych 5 arkuszy, czy coś w tym stylu. No i jest super, nie? Ok, czyli już mamy bazę danych HTML-a, CSS-a, no i skrypt. I teraz, w zależności od tego, jak się nam trafi, tu mamy na przykład JavaScript. Istnieje również PHP, który według mnie jest PHP. Nie, no w sumie PHP jest też łatwy, JavaScript jeszcze łatwiejszy. Także no, też tu jakieś moje podpowiedzi, których i tak się nigdy nie sugerowałem. I w sumie wam powiem, że to jest tyle, jeżeli chodzi o E09. Kolejny. Przeglądamy E09 kolejną. Co tu mamy? Też baza danych. Widzicie, utwórz bazę danych. Dobra, zaimportuj. Później cztery zapytania. Wybierające. Kolejny HTML. To tak naprawdę no to jest uzupełnienie wszystkiego tych wiadomości, których się tam nauczyliście. No i skrypt. I tutaj mamy akurat PHP. I chcę wrócić do PHP z tego względu, że jeżeli trafi wam się PHP, to jeżeli ktoś nie rozumie PHP, to wystarczy na pamięć nauczyć się łączenia z bazą danych, rozłączenia z bazą danych i wprowadzenia zapytania z bazy danych w PHP. To przeważnie się zawsze powtarza. I tak jak tutaj macie, skrypt łączy się z serwerem bazą danych i za to macie punkty, więc to jest bardzo istotne, żeby wiedzieć składnie tego. Skrypt wysyła do bazy zapytanie numer 1, czy tam drugie, trzecie, czwarte, to już macie kolejny punkt. A na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem i przeważnie to też jest punktowane, więc macie już z tego, nie wiem jak to jest notowane, czy tam po dwa punkty, czy po punkt, ale z tego już macie punkt i wystarczy, że zrobicie HTML-a, CSS-a, bazę danych prawidłowo i w PHP możecie tam napisać właśnie te trzy, to macie już egzamin zdany, to jest tam, wydaje mi się, 90% minimum. Nawet jakby ktoś nie zrobił PHP, to też wydaje mi się, że zda egzamin, ponieważ żeby zdać, trzeba mieć chyba 75%. Nie wiem jak teraz, ale wydaje mi się, że to dalej jest chyba aktualne i tak naprawdę nie zawsze jest nawet wymagany PHP. Także, no please. Kolejny egzamin 14. Tutaj mamy o grafice. CSS skrypt. I skrypt tutaj mamy ciasteczka. O, ciasteczka można wykonać w PHP, jak i również w JavaScript. Jeżeli chodzi o ciasteczka, też było wykonywane, też było tam w jednym arkuszu, który rozwiązywałem. Także, no widzicie. Kolejny skrypt. PHP. Skrypt łączy z serwerem bazodaniowym. Na końcu zamyka się. Wysyła do bazy zapytanie 1. Zapytanie 2. Zapytanie 3. No to czyli takie prawie kopiuj wklej, powiedzmy. Także myślę, że tego też tłumaczyć jakoś dosadnie nie trzeba. Tu też grafika z HTML. HTML jest bardzo łatwy, więc wydaje mi się, że HTML to jest spędzenie tak naprawdę 50 minut i każdy zrozumie, jak uzupełniać HTML-a poprawnie, co znaczy co, bo jest takie narzędzie Visual Studio Code.
Code, z którego ja korzystam na egzaminie. Jest bardzo łatwy. Co tam tutaj mam jakieś użytkownicy, login, ok. Aha, to było do loginu. Tu też jakąś bazę ostatnio tworzyłem kiedyś tam. No i HTML jakiś, nie? Także wydaje mi się, że każdy umie to tworzyć, jeżeli przystępuje do egzaminu. Także polecam Visual Studio z tego względu, że po prostu dużo tu podpowiedzi jest. Jeżeli sobie na przykład napiszemy input in P i wciśniemy tabulator, wyskoczy nam cała składnia. Nie będziemy musieli pamiętać o type, name, ID, ale to jest taki mały szczegół. Ok. No i ogólnie taka funkcjonalność. Wiecie, o co chodzi. Tak. Więc no, tak jak wam pokazuję, jest wszystko to samo, zapytania. Zapytanie. Stabili konto dla rekordów, których niki to Jacek, Tomek, Monika, wybierające jedynie pola oraz pola nick oraz liczące lat, jest zarejestrowane na forum kolumnę. No to tu trzeba użyć składni, na przykład if i nick równa się na przykład tam Jacek, Tomek, Monika i w ogóle, czyli wybierające jedynie pole nick oraz liczące ile lat, no to select na przykład nick i tym podobne, także to jest bardzo, bardzo proste, wydaje mi się. Tu też kolejny PHP, no to na działanie poprzedniejszego. Tu też wybierające, no toż select imię, nazwisko, miasto klientów. No i where, na przykład miasto to Legniowo, Warszawa, no to też jakoś, także dlatego nie rozwiązuję arkuszy, ponieważ chcę wam pokazać, że no, bo dużo osób właśnie mi pisze, czy ma ktoś rozwiązanie do danego arkusza. Wystarczy naprawdę, wystarczy kilka arkuszy przerobić z poprzednich lat i albo nawet sobie przeczytać składnie, jeżeli od kogoś dostaniecie rozwiązany arkusz, składnie po prostu co jest, gdzie, jak, po co i wydrukować sobie na przykład arkusz, otworzyć sobie ten arkusz w formie właśnie skryptu i czytać sobie polecenia i szukać tego, nie, jeżeli ktoś już tego aż tak naprawdę nie wie, no i sobie czytać na przykład składnie i próbować później ćwiczyć, nie? Wydaje mi się, że to jest najlepsze też, no to zależy w sumie też od osoby, jak to się uczy, nie? To też jest ważne, więc no i to tak samo, no. Wysyła do baz zapytanie, działanie skryptu 2, no to już wam powiem, że no i zobaczcie, macie w każdym arkuszu tego CSS-a i tam w każdym arkuszu musi być opisane do poszczególnych selektorów, do poszczególnych elementów, więc to już później naprawdę, tak jak na przykład ja, rozwiązując tych 9 arkuszy, później jeszcze kilka innych, to już po prostu miałem tego takie, że wolałem na przykład arkusz mieć rozwiązany i wam tłumaczyć, dlaczego tu jest to, dlaczego tam, niż to pisać od nowa, bo to jest przepisywanie tego samego, to już później staje się bardzo nudne, więc to też mam nadzieję, że rozumiecie i no. Ale jeżeli czegoś nie rozumiecie, oczywiście mogę wam pomóc w takim sensie, że mogę wam powiedzieć, dlaczego na przykład tu jest zastosowana ta składnia i wyjaśnić wam po prostu działanie danego skryptu. To oczywiście, to nie ma problemu. Więc jeżeli ktoś z was ma po prostu z czymś problem, czegoś nie rozumie, to po prostu pisać do mnie i zgadamy się czy coś i postaram się wam wyjaśnić, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Więc jak coś, to nie ma problemu. No i tu jest właśnie ta inf 03. I zobaczcie, niczym się to nie różni. Mamy kolejną bazę danych. Trzeba utworzyć, zimportować, zaimportować, tak udokumentować i witrynka, czyli HTML-ek. I co tu mamy jeszcze? Zawartość. Jest inaczej po prostu przedstawiony. CSS ten sam. Skrypt. Co tu mamy? Skrypt w języku wykonanym po stronie przeglądarki. Po stronie przeglądarki. I teraz musimy zrozumieć, że mamy, to jest właśnie taki rodzaj, jeżeli ktoś nie wie, czym jest PHP, a czym jest na przykład JavaScript. Po stronie przeglądarki to jest to, co my widzimy, czyli na przykład JavaScript. Po stronie serwera, czyli ukryta część, czyli chodzi mi o to po prostu, że jak
wchodzimy sobie na przykład na stronę tutaj, to my będziemy widzieć, że to jest JavaScript. PHP nie zobaczymy, bo PHP jest po stronie serwera, więc cały dokument, no wiecie, jak na przykład sobie dacie zbadaj, a na przykład, nie wiem, niska cena, dobra, nieważne, damy sobie zbadaj element, to wyświetli nam się tutaj na przykład JavaScript, czyli funkcja po prostu, nie? Będziemy widzieć, co jest napisane w PHP, no tak średnio, nie? Zobaczyć skrypt. Mogę się mylić, ale pamiętam, że tak to sobie tłumaczyłem najłatwiej, żeby to zrozumieć, nie? Więc no. Po stronie przeglądarki, no to JavaScript i tutaj JavaScript. Mamy się coś narobić. Po wciśnięciu obliczenia HTML, ok, pobiera wartości. No to trzeba pobrać po prostu pola wartości w tym JavaScript. Przypisać sobie do getElementById. No i później sobie już wykonywać krok po kroku. Nie pamiętam, czy robiłem JavaScript w jakimś tym. Chyba tak. Jeżeli nie, no to jeżeli ktoś będzie miał z tym problem. No i tutaj też się znajdują właśnie te, ale jakoś z nich nigdy nie korzystałem, nigdy na to nie patrzyłem. Bo to jest takie, że to po prostu niektóre są po prostu tak, za przeproszeniem, znikąd wzięte i bardziej przeszkadza mi to niż pomaga. Bo, no wiecie, no nie trzeba kojarzyć, nie trzeba tłumaczyć jakoś tego inaczej. No i kolejny egzamin. Co tu mamy? Też CSS-a, PHP, do obsługi bazy danych. No i mamy MySQL Connect. Więc no też wiemy, ale właśnie, ale XAMPP, htdocs, wiem, że tu była też ściąga właśnie w tym XAMPPie, jeżeli chodzi o PHP, chyba tak, gdzieś tu było phpconf, PHP, nie pamiętam już teraz dokładnie, ale wiem, że gdzieś się tutaj znajdowało coś takiego. I można było sobie odczytać open. Dokładnie nie pamiętam. Jeżeli ktoś to pamięta, to niech napisze w komentarzu. Nie chcę mi się teraz tego szukać. Ale było to gdzieś w tej składni, że można było sobie zobaczyć wszystko, czyli łączenie bazy danych, rozłączenie i różne inne takie funkcje. Także to też protip. No i mamy tutaj PHP. No i ostatni. I ostatni jest taki sam. PHP jest uruchamiany po wypełnieniu formularza, czyli tak na przykład mamy funkcję w JavaScript, to w button, czyli w przycisku, którym klikamy, musimy na przykład funkcję JavaScript podłączyć, czyli gdy naciśniemy właśnie na przykład ten oblicz, to tam jest podłączana funkcja, ten JavaScript, czyli to, co się wykonuje. I teraz w PHP robimy dokładnie to samo, więc to się kompletnie nie różni jakoś tam mega wysoko, nie? No tylko w JavaScript na przykład mamy getElementById, a tam na przykład mamy albo metodę post, albo metodę get. Już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że post, get. Coś w tym stylu, już w PHP jakoś wybiegłem trochę, więc nie pamiętam. No i w PHP też mamy cudzysłów, dwie kreseczki, niż w JavaScript mamy... Nie, w PHP mamy te nawiasy takie, tak, nieważne. No, w każdym razie wiecie, o co chodzi. A jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Także to by było tyle, jeżeli chodzi. Także zapraszam do naszej społeczności. Po naciśnięciu właśnie przycisku role będziecie w odpowiednich miejscach i nic was nie ominie. Także jeżeli macie z czymś problem, to śmiało piszcie tutaj na czacie. Jeszcze muszę te porządki porobić, ponieważ trochę spamu było. No i to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się to podobało. I jeżeli macie jakieś inne pomysły, jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. Ja was pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.